Od wielu lat rządy w Polsce proponują Polakom różne programy mieszkaniowe. Byliśmy już świadkami programu Rodzina na swoim, który pozwolił prawie 200 tysiącom rodzin znaleźć nowe mieszkanie na preferencyjnych warunkach finansowania. Następnym programem było Mieszkanie dla Młodych, który zapewnił 120 tysięcy nowych miejsc do zamieszkania. Obecnie rząd promuje program propodażowy, czyli mieszkanie plus, który wygenerował na ten moment 15 tysięcy lokali mieszkalnych. I tak naprawdę okazuje się, że problem mieszkaniowy w Polsce nie został rozwiązany. Obecnie w szczególności widzimy bardzo dużą potrzebę wspierania młodych rodzin w zakupie pierwszego mieszkania, głównie ze względu na fakt, że mieszkania są bardzo drogie, niedostępne, kredyty są nieosiągalne dla młodych ludzi. Obserwujemy teraz nowy program, który być może wejdzie w życie, który umożliwi zaciągnąć kredyt na preferencyjnych warunkach w wysokości oprocentowania 2%, a różnica w oprocentowaniu rynkowym, a 2% będzie refundowana przez 10 lat przez rząd bez względu na wartość nieruchomości dla osób w wieku do 45 roku życia. W obecnej sytuacji, nawet nowy program, który jest teraz prezentowany przez rząd. Nie poprawi warunków mieszkaniowych młodych ludzi, gdyż każda taka rodzina musi wyliczyć sobie zdolność kredytową. Według nowej rekomendacji S, narzuconej przez KNF, bank wylicza zdolność kredytową na podstawie oprocentowania kredytu 25-letniego na poziomie 15% w skali roku. Zdolność Polaków, zdolność kredytowa Polaków obniżyła się na przestrzeni roku trzykrotnie, co wyklucza większość rodzin z tak naprawdę marzeń i myślenia o nowym mieszkaniu.